Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Dzisiaj zapraszam Was na moją codzienną rutynę sprzątania domu. Miłego oglądania. I tu Wam od razu wspomnę, że filmik nie będzie w żaden sposób przyspieszony. Chciałam Wam pokazać, że taka rutyna naprawdę zajmuje niewiele czasu, bo w sumie jak policzyłam, to jest około 20 minut. Jeśli byście się sprężyli i nie wiem, szybciej to wszystko wykonywali, to jeszcze te minuty by się zmniejszyły, także nie zajmuje to wiele czasu, a tak naprawdę dzięki temu jest praktycznie zawsze porządek. I w tym filmiku będzie tak naprawdę pokazana rutyna taka dwuetapowa, czyli najpierw to, co wykonuję rano i do południa, a później już pod wieczór i zaczynam od pościelenia łóżka i w sypialni chowam wszystkie rzeczy, które nie będą mi potrzebne w ciągu dnia. Wychodząc z pokoju staram się również od razu wynosić rzeczy, które są do wyniesienia, czyli nie robię tak zwanych pustych przebiegów. Jak widzicie, nie zajęło to wiele czasu, a sypialnia posprzątana. Następnie przechodzę do salonu. Tutaj tak naprawdę nie mam za wiele do zrobienia, ponieważ u nas w domu w zasadzie wszyscy mamy nawyk odkładania rzeczy na miejsce, sprzątania na bieżąco. Dzięki temu naprawdę nie musimy potem poświęcać nie wiadomo jak dużo czasu na porządki. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. I moje sprzątanie jest w zasadzie już skończone w tym pokoju, ale specjalnie rozrzuciłam te piłki po to, żeby Wam pokazać taki szybki patent na porządki w danym pomieszczeniu. Najlepiej trzymać sobie jakiś koszyk czy pojemnik, tak naprawdę co tylko chcecie, w jednym miejscu i wrzucać wszystkie te rzeczy, które nie są nam w tym momencie potrzebne, które trzeba na przykład będzie za jakiś czas wynieść, ale nie możemy w tym momencie sobie na to pozwolić. I to się super sprawdza, zwłaszcza przy małych dzieciach, gdzie jest bardzo dużo zabawek na podłodze. I teraz przechodzimy do kuchni. Tak wygląda ona po śniadaniu. Jak widzicie, tak naprawdę nie ma wiele do zrobienia, ponieważ to, co Wam wcześniej wspomniałam, staramy się wszystko robić na bieżąco. If it gets too dark.
Po schowaniu wszystkich rzeczy, czy to do zmywarki, czy to do szuflad, przecieram blaty i zlew uniwersalnym płynem, czyli łyżeczka mydła kasylijskiego na szklankę wody. I jak widzicie, nie zajęło to wiele czasu, a kuchnia prezentuje się tak. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do drugiej części rutyny, czyli wieczorem. Zaczynam od kuchni, sprzątam po obiedzie i po kolacji. Jak widzicie, znowu tego też nie ma za wiele, ponieważ, no tak jak cały czas Wam wspominam, my staramy się naprawdę wszystko robić na bieżąco. Kuchenki, nie mam potrzeby jakiegoś takiego większego szorowania, więc w zasadzie tylko przecieram. Oczywiście wszystko zależy od tego, co się w danym dniu gotowało. Zlew staram się przemywać co wieczór i akurat tutaj używam do tego odtłuszczacza Sinlux. Jeśli nie macie, możecie sobie zrobić bardzo fajną taką mieszankę samodzielnie z octu i płynu do mycia naczyń w proporcji 1:1. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Vamos un, dos, tres, sin estrés. Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven.
silencio. Yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor. Todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor. Todos esos placeres, como acariciarte y conocerte de raíz. Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami. I wieczorem zawsze staram się ten zlew wytrzeć do sucha. Dzięki temu nie tworzą się takie nieestetyczne zacieki. Na koniec przecieram blaty, odkurzam podłogę i myję. Tutaj jeszcze przy tej rutynie kuchennej, to jak najbardziej, jeśli jest potrzeba wyrzucenia śmieci, to należy to zrobić. I znowu niewiele czasu musiałam poświęcić na to, żeby kuchnia prezentowała się właśnie tak. Wieczorne ogarnięcie pokoju. Ponieważ przy tym stole jemy posiłki, to co wieczór staram się go przetrzeć.
tak salon prezentuje się po sprzątaniu. I teraz przechodzę do łazienki i to jest pomieszczenie, co do którego są zdania bardzo podzielone. Niektórzy uważają, że nie trzeba robić tych rzeczy, które ja robię codziennie. No, ja jestem tak wychowana, że te czynności powinno się wykonywać codziennie, zwłaszcza przy tej ilości osób, która jest w naszym domu. I w ogóle ta moja rutyna, którą dzisiaj widzieliście, to tak naprawdę wiadomo, że zupełnie inaczej będzie wyglądała przy takiej rodzinie wieloosobowej, jaka jest u nas, a inaczej, gdy ktoś mieszka sam. Ja uważam, że takie rzeczy należy dopasować konkretnie pod swój styl życia, pod to, co nam najbardziej pasuje. Zresztą, jak sami możecie zobaczyć, tak naprawdę to nie wymaga dużo czasu, a ja też mam pewność, że zwłaszcza w tych miejscach takich, gdzie największe jest siedlisko tych bakterii, czyli łazienka i kuchnia, mam czysto. I tu jeszcze chciałam Wam tylko wspomnieć, że na filmiku rzeczywiście ja wykonuję te wszystkie czynności, ale tak naprawdę u mnie w domu jest harmonogram i w jeden dzień robi to mąż, inny syn, także tak naprawdę powiem Wam szczerze, że kompletnie tego nie odczuwamy, a naprawdę mamy czysto i posprzątane. I tutaj używam tej mieszanki, o której Wam wspomniałam wcześniej, czyli octu i płynu do mycia naczyń. Również staram się przetrzeć, zwłaszcza kran na sucho, ponieważ to minimalizuje powstawanie kamienia.
I ostatnie pomieszczenie, pokój synka. Tutaj, jak sami możecie zobaczyć, nie ma za wiele do posprzątania. On również odkłada wszystkie rzeczy na bieżąco po skończonej zabawie. Moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że znajdziecie w tym filmiku odrobinę motywacji. Być może również u siebie zastosujecie jakąś rutynę. Tak jak Wam wspomniałam, wcale nie musi być taka sama jak moja. U mnie akurat ta sprawdza się najlepiej i nie potrzebujemy na nią dużo czasu ani wysiłku. I będzie mi bardzo miło, jeśli w komentarzu podzielicie się, czy w ogóle posiadacie taką codzienną rutynę sprzątania. Jeśli tak, to jak ona wygląda w Waszym przypadku. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, pa pa!